Cześć, witam na kanale Swojskie Gotowanie. W dzisiejszym odcinku będę robił biały salceson ozorkowy. Będzie to salceson zupełnie inny niż te wszystkie, które są na tych wszystkich filmach, różnych filmach w sieci. Także zainteresowane osoby zapraszam do oglądania tego filmu. Z czego ja to będę robił? Salceson ozorkowy, czyli jak sama nazwa mówi, ozorki. Ja tu mam trzy takie naprawdę fajne wołowe ozorki, naprawdę fajne mięso. I to będzie tylko to. A co do wywaru, to będą to kości, takie kości wieprzowe, szpikowe, tak samo to jest szpik, także żeby zrobić ten wywar, żeby on się potem fajnie ściął, no to myślę, że one będą idealne. I tak w sumie będę dosypywał żelatyny, także dobra, to tylko te, jeśli chodzi o mięso, o kości, to tylko to. I co na początku? Najpierw muszę zrobić wywar, czyli ja to będę rozdzielał, ja nie będę tych dwóch mięs w jednym garnku gotował. Także do jednego garnka przekładam te kości właśnie, tu myślę do tego i będę robił ten wywar. Za chwilę potem wyleję, ale to najpierw to i do drugiego przekładam języki wołowe. O, ten fajny, kurczę, duża krowa była. Dobra, to mamy przyłożone i teraz tak, jeśli chodzi o przyprawy. Niby te same, ale te mięsa, te kości i mięso gotowane osobno. Także liść laurowy, a nie wiem ile, trochę tu jest. Tu to samo. Po, powiedzmy, 4 kulki ziela angielskiego. Z jednej, z drugiej strony. Sól. Na początek tej soli. Zwykła sól kuchenna, jedna duża łyżka stołowa. I teraz tak, to tyle. I teraz to dolewam zimnej wody, tak żeby to przykryło, w tym przypadku kości, a tu języki. I gotuję to. Także na tą chwilę to wystarczy. Dolewam wody, gotuję i za chwilę dalej. Języki i kości już na gazie, także teraz gotujemy, żeby mięso, to znaczy to języki, żeby były miękkie, a tu żeby się zrobił ten dość intensywny wywar, który potem będziemy dodawać do naszego salcesonu, także niech się gotuje. Nasze kości są już ugotowane, prawie wygotowane, tak jak tu widać, dosłownie połowę płynu odparowało, no ale to o to chodzi, będzie lepsze stężenie. Może nawet nie będzie potrzeba żelatyny dawać. Jeszcze zanim te kości wyjmę tutaj do tej miski, to chciałem zaznaczyć, w co ja to będę ten nasz salceson, w czym będę robił. Także tu mam kątnicę, kawałek kątnicy, dlatego że połowa była strasznie dziurawa, także strasznie słabo to wygląda, jeśli chodzi o kupowanie przez internet, bo przez internet to kupowałem. I jestem zmuszony zrobić mały salceson w tej kątnicy, wreszcie kątnicy. I reszta będzie w osłonce zwykłej foliowej, także tak to będzie musiało wyglądać. Jeśli chodzi o... Dobra, koniec z tym. Jeśli chodzi o salceson. Wyjmujemy te kości z tego wywaru, są gorące. Także na razie to tyle, ile się uda z góry złapać rękoma, to rękoma. O. I właśnie, teraz sobie to ocieknie. Te liście, ziele angielskie można też sobie już na tym etapie wyłapać. Także dla niektórych ten salceson może będzie się wydawał dziwny, no bo jak taki tam, to trzeba to dodać, to tamto. Ja robię taki salceson, który jedzą w domu, także a jedzą taki i zachęcam Was oglądających do spróbowania właśnie w ten sposób. Ten inny sposób, także zobaczycie, jak zrobicie. Dobra, teraz tak. Dobra, garnek powiedzmy da się przytrzymać. I ja teraz to, co tu jest, będę przecedzał przez strasznie cienkie sitko. Żeby nie było żadnych, kompletnie żadnych farfocli. Czyli, no dużo tego wywaru nie ma, ale wystarczy. O, i tu te pozostałości, zresztą zaraz pokażę. Wszystko zostanie na sitku. Garnek brudny strasznie, ale to się umyje.
Proszę bardzo, ile tego zostało. A tak by to było w środku. Wywar jest mętny, gęsty. Także ozory się jeszcze gotują chwilę. Za chwilę je będę wyciągał i będę nagrywał to wszystko dalej. Także na razie to tyle. Języki mamy obrane. Wszystkie, także sobie teraz każdy krowi tak jak chce. Na takie paski, kwadraciki, kółeczka, trójkąty. Także ja będę sobie robił to na takie różne figury. Powiem wam, że na tym języku to była skóra na tych językach, jak na byku. Mamy to z byka. Dobra, ja będę sobie tu kroił, także pokroję i dalej. Języczki pięknie pokrojone. I teraz jednak coś, na co się zdecydowałem, czyli do tego wywaru jednak tej żelatyny dodam, żeby dla pewności było. Także ona jest praktycznie bezsmakowa. Nie dodam tego nie wiadomo jak dużo. Na 600 ml tego całego wywaru dodam o, 1,5 dużej łyżki. I teraz to sobie rozprowadzę. Także rozmieszana. Przekładam teraz nasze języki do jakiejś większej miski. Dolewam właśnie ten wywar do tego. Nie wiem, czy będzie cały potrzebny, czy nie, ale ja dałem cały. Jeśli chodzi o przyprawy, czosnek ja daję granulowany. Wy możecie granulowany, możecie też w ząbkach czosnku. Ząbki. Także tu jest taka mała łyżeczka, płaską dam czosnek. Dobra. Pieprz. Czarny, drobno zmielony. Damy też taką łyżeczkę na tą ilość, co tu jest. Będzie pieprzny, ale. Kminek. Kminek cały, niemielony. Ja dam dwie takie czubate małe łyżeczki. Nie wiem ile to jest być może jedna duża stołowa. Także to i majeranek. Majeranku damy też dwie, te takie łyżeczki, takie czubate bardzo. I teraz to należy wymieszać. Gdzieś tu miałem łyżkę. Gdzieś przypadła, zaraz będzie. Poproszę swojego pomocnika nadzornego. Dobra, mam. Sobie to przemieszamy. Przemieszamy. O, tak sobie, żeby to połączyć wszystko. Jeśli chodzi o ile w te osłonki tego wkładać. Także zrobimy to, ja to zrobię tak, że najpierw staram się wybrać to mięso, jak najwięcej. I potem, jeśli to będzie, no to dolewam do uzupełnienia tym wywarem. Także nie wiem, może cały nie wyjdzie, sobie to spróbuję, ten wywar. Dla mnie idealny. Także szykuję osłonkę, kątnicę. Widzimy się za chwilę. Kątnica przygotowana. Zacznę napełnianie właśnie od niej. Taką mam większą łyżkę, która się w sumie akurat przyda do tego. Zaczynam od tych jęzorów. Dobra, ja sobie napełnię, także wyszło na to, że cały farsz razem z wywarem zmieściły się w kątnicę. Także w sumie to może i lepiej. Jeśli chodzi o osłonkę foliową, przyda się na inny raz, do czegoś innego. Także teraz ten salceson parzymy przez 2 godziny w temperaturze 75, max 80 stopni.
Tego na razie nie obcinamy, obetniemy to sobie po stężeniu, tak sobie na równo, żeby to jakoś w miarę estetycznie wyglądało. Także przekładam do garnka i parzę. Salceson gotowy, pięknie stężał, wygląda naprawdę dobrze. Tak jak widać, jest w osłonce foliowej. Niestety wyszły pewne komplikacje. Na szczęście przed parzeniem kotnica była dziurawa, czyli się nadawała na jedynie sitko, także musiałem szybko przełożyć to w tą osłonkę i udało się zawartość uratować. Więc co, kroję, zobaczymy jak wygląda w środku, próbuję i zachęcam, zapraszam do zrobienia i do spróbowania, także w połowie oczywiście, jak zawsze. Ła. Zobaczymy, jak to przykład. Są same te ozorki wołowe. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że wygląda. Pachnie pięknie. Dobra, kroję, bo normalnie pyszota chyba. Aki sobie. Fajny kawałeczek. Ukroiłem. O. Osłonkę na bok. Może kawałek na razie chociaż. Tylko same ozory wołowe, nic innego. Pyszny, naprawdę. Polecam zrobić w mojej wersji. To jest wersja zupełnie inna niż te wszystkie, które tam widzieliście na internecie czy od pana Janka Rzeźnika. Także zachęcam zrobić. Zachęcam i zapraszam również do subskrypcji. I tyle. Cześć.